Idzie robota, spoko, spoko idzie. Zniosłem wszystkie meble z powrotem do garażu, bo tak jak te korpusy to już są skończone. No i teraz będziemy je malować. Najpierw podkład poliuretanowy, dwuskładnikowy. Mieszamy 2 do 1 z utwardzaczem i jakieś 10% rozcieńczalnika jeszcze dodajemy. Podkład jest położony na wszystko. Teraz będę szpachlówką jeszcze, powinienem to był zrobić przed pokładem, ale jakoś się wczoraj w nocy zadżumiłem. Szpachlówką będę zasłaniał jeszcze miejsca gdzieś tam po wkrętach. Mamy podkład, mamy szpachelkę, mamy papiery ścierne. No i teraz każdego wkręta trzeba zaszpachlować. A potem jak już je zaszpachlujemy, to papierkiem ściernym przelecimy wszystko z tego podkładu, wyrównamy wszystkie te takie nierówności. Ja to powinienem był też zrobić trochę bardziej przed malowaniem, podkładem, ale nie robiłem tego dlatego, że większość będzie niewidoczna, a to co będzie widoczne, czyli na przykład fronty, no to one sobie są w trochę lepszym stanie. Tutaj szafy, zobaczcie, jak już to jest w podkładzie, to i tak jeszcze tam gdzie niegdzie jest niedociągnięty, ale i tak już to jakoś lepiej wygląda. Czyli szpachla, ścieranie, pierwsza warstwa farby, to jest plan na dzisiaj. Piątek z rana przyjeżdża Kuba i z Kubą będziemy robić elektrykę. A żeby robić elektrykę, to połowa auta prawie musi stanąć. No i zobaczcie, tak wyglądają miejsca po wkrętach zaszpachlowane. To godzinkę musi przesunąć i można to szlifować. No tutaj mamy wkręta mocno widocznego, nie zaszpachlowanego. To tutaj bierzemy trochę szpachelki, wciskamy. Trochę brzydko, ale tutaj ogólnie jest taki brzydszy fragment. Jak to przeschnie i się przeszlifuje, to będzie picobello. Kiedy szpachla już przeschła, zabrałem się za przecieranie jej papierem ściernym. Ziarno około 180 do 200. Szpachla ta mocno się pyli, więc pamiętajcie o jakiejś maseczce. Kiedy wszystko już przetrzemy, należy odkurzyć, wyczyścić meble i przygotować powierzchnię do lakierowania. Chodzi się kupić tą maskę. Co robisz? Maluję. I to ty takie zaciaki tu porobiłaś? Nie, to ty porobiłaś. To ktoś przyszedł, porobił i uciekł. Aha. Ola fronty już skończyła malować. Ładnie wyszło. Tutaj w garażu trochę ciemno, także koloru nie oddają takiego, jak będzie na słoneczku. Mogę ci otworzyć bramę. Ale mniej więcej widać taki... Co to jest za kolor? Zielonkawo, jakiś tam? 7034 RAL. To jest kolor 7034. RAL. RAL. Ale nie do końca, bo mieszaliśmy z farbą. Taki... 10% białego, tak? 15. 15% białego. Ekipa. Zobaczcie w ogóle tego psa, to jest pies owca. Czym ty jesteś, psie? O, teraz widać lepiej kolor. O, te miały 5 warstw. Jak nie 6, wiesz? Te od szuflad? No. No. To miało 3, nie, 4, a te miały po 3, a szuflady to miały z 5-6. No, ale ładnie wyszło, jest gładziutkie jak z lakierni. No. Jak wrócimy, to może zostać lakiernikiem. Naprawdę? Myślisz? Tak, no. Farbę poliuretanową będzie takie odporne na... Na wodę i uderzenia. Na uderzenia przede wszystkim. Robimy elektrykę dzisiaj. Kubuś nam pomaga. Jest elektrykiem prawie że. Dobra? Prawie tak. Myślisz, będzie coś z tego, czy spłonie wszystko? Wszystko spłonie, Konrad. Wszystko spłonie. Zobacz, jakbyśmy chcieli kombinarkami zaginać, to by tak to wyglądało. Czyli warto kupić zaginarkę do kabli, tak? Najlepsza zaginarka na świecie. Nie będę robił lokowania produktu, ale jest naprawdę dobra.
No, aczkolwiek jakbym drugi raz to robił, to bym pomyślał o tym wcześniej i zamówił na Allegro Chińczyka, bo trochę droga była. Dobre praktyki mówią o tym, żeby to robić, zarabiać końcówki. Jak miałbyś zwykły drut, no, to by nie było problemu, a że masz tutaj linkę, no to takie ciućki by ci tutaj latały. Mhm. Wejszło? Wejszło. Się popieści? Że się nie. No, zrobiliśmy już, zobaczcie. Panele podłączone, działają. Słońca nie ma, więc mało co, ale się ładuje. Podłączamy przetwornicę, żeby trochę poobciążać ten akumulator. A jak podłączymy przetwornicę, to co będziemy podłączać? Całą resztę. Całą resztę, skrzyneczkę z bezpiecznikami do zwykłych odbiorników. Łatwiejsze to niż się wydaje, nie? No, tak. Chyba trudne jest zaplanowanie tego, ale jak już na kartce jest wszystko rozpisane, to tu przykręcić, tam podłączyć i śmiga. Tak, także tak, idzie Konrad, do przodu. Tak. Robiłaś się już dzisiaj? Tak. Już nie pomagasz? Nie. A gdzie jedziesz? Niańczyć dzieci. Dobra, jedzie. Pa. Pa. Zostaliśmy sami. Zaraz otwieramy browary. Tutaj wywierciłem już ładną dziureczkę, otwór znaczy, na przełączniczki. I tutaj one wchodzą do szafy, ale będzie zabudowane i nic nie będzie widać, a tam w narożniku będą sobie kable schodzić w dół i tam będą ciągnąć się aż do tej skrzyneczki z bezpiecznikami. Tutaj będziemy mieli pompę wody i wybaz, to trzeba zamontować. I lodówka się już chłodzi i ma minus 13, a zadane 25. I w środku jest fioletowo, goło i wesoło i się chłodzą Red Bulle. Ale tutaj zobaczcie, tak, przyłączniki już mamy zamontowane, jakieś gniazda do ładowania USB. Nie wiem, czy tu się od wczoraj coś zmieniło. Szyny minusowe doszły, nie? Bo robiłeś? Mhm. I coś jeszcze? No i tam kabelki poprowadzone zostały na wszystko. Kabelki zostały poprowadzone na wszystko. A, i tutaj mamy dociętego LEDa. To będziemy go montować o tutaj, tuż pod szyną. Także jak zamontujemy, to wam pokażemy. A, zrobiliśmy przypał z tym. Tak, niepotrzebnie dziurę żeśmy wywiercili w suficie. Bo się okazało... Znaczy potrzebnie zrobiliśmy, tylko problem polega na tym, że te LEDziki są słabe. No. Które są, więc trzeba oprawki kupić lepsze. I kupimy takie oprawki, że nie będziemy wiercić w pozostałych trzech miejscach dziury, tylko takie na ścianę po prostu. Na ścianę, coś się znajdzie takiego i nie będziemy dachu dziurawić, a to zapianujemy. Zapianujemy i będzie dobrze. Już trochę kabli pociągnęliśmy. To mamy teraz już kabel wypuszczony tutaj do webasta, do pompy wody. I powoli się zabieram za montaż tego ustrojstwa. Także podłoga już jest przedziurawiona. To sobie tutaj wejdzie, będzie wylot spalin, powietrza i tu jest kabelek do pompy paliwa. Tu sobie już rury wychodzą, trzeba jeszcze przymocować. Tu są spaliny, tu jest dolot powietrza, ale to jeszcze pomontować trzeba. Zamontowaliśmy już webasto, ono ogólnie już działa. Tu jest zrobiony trójnik. I z jednej strony wylatuje tutaj na pomieszczenie, a w drugą stronę idzie tutaj do tego pudła, który jest bojlerem i ma wymiennik ciepła. I możemy sobie tutaj ustawić, bo ten trójnik jest regulowany i możemy zrobić, że albo tu jest zamknięty i wszystko leci tam, albo tu jest zamknięty i wszystko leci na pomieszczenie, albo w ogóle pół na pół. Nic nie śmierdzi, grzeje przyjemnie, cieplutko, trzyma zadaną temperaturę. Tutaj jeszcze musimy zrobić porządek z tymi kablami. Detaling zostawiam sobie na później, ja na razie chcę iść dalej do przodu. To idę za ciosem i będę montował kuchenkę. Kuchenka na ropę. JP Heater Diesel Stove. Mi się podoba. No, ciepło się stało.